10 dni pozostało na zgłoszenie w ratuszu swojej propozycji kandydata do nagrody prezydenta Suwałk w Łuczni Doroczna nagroda w postaci statuetki autorstwa profesora Andrzeja Strumiły jest przyznawana osobom fizycznym, firmom, organizacjom lub zespołom mającym szczególne osiągnięcia, sukcesy czy zasługi dla miasta Suwałki we wszystkich w dziedzinach życia publicznego. Aktualny nabór dotyczy działań mających miejsce w 2021 roku. W gronie laureatów może znaleźć się również przedsiębiorca oferujący produkt lub usługę cieszącą się uznaniem konsumentów, dodaje Kamil Schnell. Podkreśla jednocześnie, że w tej kategorii kandydat musi spełnić jeszcze jeden warunek prowadzić swoją działalność na terenie naszego miasta. Statuetki wręczane są podczas uroczystej gali, po której zazwyczaj odbywa się bal. Uświetniają go, podobnie jak galę. Artyści. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Ania Wyszkoni. Uroczystość zakończona rautem została zaplanowana na 26 lutego. Tym razem zostanie zorganizowana w Suwalskiej Arenie. Ten plan może jedynie pokrzyżować pandemia, ale wszyscy wierzą, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane przez specjalną kapitułę, która z nominacje przedstawi prezydentowi miasta. On z kolei wskaże laureatów. Wzór wniosku bez trudu można znaleźć na internetowej stronie ratusza. To krótki, prosty formularz, który po wypełnieniu należy złożyć w głównej siedzibie władz miasta przy ulicy Mickiewicza. Do ostatniego wtorku wpłynęło 13 wniosków.